Dzień dobry. Anna Karna i Adam Malecki, kłaniamy się w kulturalnych.pl. Ja jestem dziś w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, by pokazać Państwu klasykę polskiego rysunku, a będą to prace Tadeusza Kulisiewicza. Porozmawiam również o jednym z najlepszych polskich filmów ostatnich lat, a będzie to Chleb i sól Damiana Kocura. Adam, z prawdziwą przyjemnością, witam Cię w kulturalnych.pl. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aniu, miło Cię widzieć ponownie, choć tylko przez łącza internetowe. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z Państwem ponownie w kulturalnych.pl. Cieszę się także na kolejne wywiady i spotkania z wybitnymi twórcami kultury z Polski, z Ukrainy, z całego świata. To w końcu Telewizja Polonia. A już dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z poetą z Lwowa. O połączenie z Ostapem Słowińskim nie było łatwo, a to z powodu braku dostaw prądu. Udało się jednak i piękna poezja Ostapa zawita w Państwa domach. Niemniej piękna jest muzyka wiolonczelistki Dobrawy Czocher. Jest co prawda cały czas w trasie, koncertuje, ale dla kulturalnych.pl zatrzymała się i opowie o swojej debiutanckiej płycie Dreamscapes, czyli przeniesiemy się w muzyczne pejzaże snów. Zapraszam Państwa. Zaczynamy muzycznie dla Państwa ukraiński zespół Szokolad w piosence Ptaki. Dziwny ryk i szyri, kiedy ptaki nas jeden z najbardziej utytułowanych ukraińskich zespołów muzyki world music, Szokolad, czyli Anastasija Litwiniuk i Igor Chnydyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Piszecie o sobie. Muzyka, która jest sposobem życia, istnienia, odbiciem duszy. Muzyka, która jednoczy ludzi i kultury. Z jakich źródeł czerpiecie zatem? Z jednej strony ukraińska muzyka ludowa, a z innej jazz. To, co robimy, to jest tak bardzo głęboko, bo ja pochodzę z Podkarpacia i tam wszyscy śpiewają. Jeszcze taka tradycja żyje, że jakieś święta albo co, to jeszcze ludzie zbierają się i śpiewają. I ta melodia, te motywy, oni są tak bardzo głęboko naturalni. To jest dla nas też takie z jednej strony ułatwienie, a z drugiej strony jest, z folklorem trzeba pracować, uważać, bo to jest na tyle moc, że można to zepsuć, ale póki co nam się udaje. 20 lat współpracujemy i my już wydaliśmy gdzieś 7 płyt. Płyty też, oni różnią się, oni nie są tak jednostylowo i oni też z różnymi artystami. Najważniejsze to chcemy po prostu tu ludową taką etno moc w jazzowej formie po prostu pokazywać światu, że w Ukrainie też jest normalna muzyka i też muzycy i jaki grają i rozumieją, co robią. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie piosenką Ptaki, a w teledysku widzimy obrazy wojny. Wam udało się wyjechać jeszcze pierwszego dnia agresji rosyjskiej, czyli 24 lutego. No udało się. No, ja uważam, że to takie szczęście było. Jak obudziliśmy rano, córka miała iść do szkoły, ja budzik miała normalnie nastawiony rano. I obudziła się rano, otworzyła telefon i zobaczyła, że zaczęła się wojna. Bo we Lwowie na szczęście nie było wtedy wybuchów, nic, ale zobaczyła, co się dzieje w Kijowie i tak dalej.
I pierwszą naszą taką po prostu myślą było, że musimy wyjechać, żeby ratować córkę, bo nie wiadomo, jak za parę godzin tutaj wejdzie wojsko. Na przykład nikt nie wiedział w ten moment, co się będzie działo. No wyjechaliśmy, myśleliśmy, że to poczekamy jakiś, nie wiem, tydzień, dwa i wrócimy. Już jesteśmy prawie rok tutaj. No. Wszystko, co miało być tu na zawsze, dzisiaj znika, kiedy tylko patrzę wstecz. Zadrżał znów w posadach dom moich marzeń. Nic na stałe dane nie jest, to już wiem. Dziś mój dach. W teledysku i w piosence słyszymy i widzimy waszą córkę, która teraz z wami wspólnie występuje. No tak. Jak mówimy o tej piosence, to była taka refleksja, bo artysta co może robić więcej, jak reagować na to, co się dzieje, na realność. I to nasz był taki ból. Ja tego teraz nie mogę słuchać tą melodię i w ogóle, bo to kiedy my przyjechaliśmy, ja się czułem bardzo tak rozwalony i myślę, że dużo ludzi tak czuli się i ja nawet takie byli, że czy tam chcę wracać, coś tam, ale dużo też polskich kolegów, z jakimi współpracujemy, powiedzieli spokojnie, tutaj trzeba też ludzi, jakie rozmawiają po polsku, jaki też w kulturze, że zaczniecie coś tutaj działać i gracie koncerty albo co, to więcej pomoże, czym ten. I naprawdę tak zadziałało, bo my dużo koncertów z początku graliśmy charytatywnych. Nagraliśmy to taką refleksję i Ania zaspiewała i to jest też taka, żeby pamiętać to, co polski po prostu naród zrobił, że otworzył swoje domy i tam nawet takie słowa są. Jesteście wykształconymi klasycznie muzykami. Ty jesteś jednym z najlepszych muzyków jazzowych w Ukrainie. Jesteście współzałożycielami Lwowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Współczesnej. To pierwsza tego typu szkoła w Lwowie. Jak do momentu wybuchu tej rozszerzonej agresji wyglądało wasze życie artystyczne w Ukrainie? Bardzo dobrze wyglądało i mieliśmy dużo planów. Też właśnie była szkoła, Igor więcej zajmował się szkołą. Ta szkoła była też super, bo to była szkoła nie dla takich profesjonalów, a tylko dla ludzi z innych zawodów, jakie chcieli nauczyć się z jazzu. Prawnicy, z IT jeszcze ktoś przychodził i grali z siebie muzykę, było super i też koncerty z nimi robili, też ludzie mieli coś takiego innego w swoim życiu. Też pracowaliśmy w Akademii Muzycznej w Lwowie na jazzowym oddziale i w szkole takie drugiego stopnia. No, oprócz tego graliśmy koncerty różne, robiliśmy takie specjalne projekty duże, w dużych salach. Wymyślaliśmy jakieś tam koncepcje i graliśmy parę koncertów. I takie było normalne, spokojne życie. Planowaliśmy, grali koncerty, bo już mieliśmy jakieś imię w naszym kraju. No a teraz musimy znowu... Nie jesteśmy tacy młodzi, ale musimy znowu zaczynać. Może nie tak aż od nowa, ale znowu zaczynać i szukać swoje miejsce. No. Trzymam w dłoni wasz najnowszy projekt, który ukazał się dosłownie teraz. Tak. I to już nie jest pod nazwą Szokolad, to jest Trio. Co oznacza po ukraińsku słowo kinwa? Kinwa to jest takie naczynie.
To jest bardzo stare słowo. Naprawdę teraz nie używamy tak na co dzień to słowo, ale to było takie drewniane naczynie i tam w nim można było albo coś przechowywać. No właśnie, że coś przechowujesz, albo pijesz z tego, albo po prostu coś tam trzymasz. I właśnie to wymyśliliśmy taką nazwę, bo też zachowywamy tą tradycję ukraińską. To już niby to, co robiliśmy w szokoladzie, ale szokolad był więcej powiązany z piosenkami, a projekt Kinwa to jest już więcej w stronę jazzu i takiego klasycznego jazzowego trio, ale muzyka jest dalej połączona z ukraińskim dawnymi melodiami, takimi i aranżowane właśnie, albo w ogóle napisane coś nowego, ale w środku mamy jakieś takie stare coś, zachowywamy w tych kompozycjach naszych. Tak. O czym opowiadacie w tych 9 utworach na płycie? Na tej płycie są nie tak jak w szokoladzie, tylko piosenki same. Tutaj jest muzyka instrumentalna i parę utworów, co jeden utwór śpiewa nasza córka też. To jest też ukraińska ludowa piosenka, taka Iwanku, Iwanku. W dwóch utworach śpiewamy my sami, właśnie we trójkę. Nie pretendujemy na takich, że jesteśmy wokalistami, ale na koncertach też śpiewamy, bo to śpiewanie to jest też taka ukraińska tradycja, że wszyscy śpiewają po prostu kto jak umie. Parę piosenek jest takich dawnych, jest lemkowska piosenka, a też autorskie kompozycje, ale w tych autorskich kompozycjach, tak jak już mówiła, muzyka jest autorska, ale ona gdzieś tam ze środku wynika coś z tej ukraińskiej dawniej muzyki, czy w melodii, czy w jakimś motywie, czy w solówce, w improwizacji pojawia się coś z tego, co chcemy zachowywać, nie, w swojej muzyce. W najbliższym czasie będziemy mogli was gdzieś usłyszeć? W lutym, co najbliższe, to będziemy mieć dwa koncerty w Izraelu w końcu lutego i też będziemy 24 lutego mieć koncert w Łodzi. Także zapraszamy wszystkich, kto tam będzie. No i dalej planujemy koncerty właśnie, bo teraz wyszła nowa płyta i będziemy to promować. Też ta płyta jest dołączona do magazynu Jazz Forum. I właśnie kto chce, może kupić sobie ten magazyn albo na streamingach i wszędzie posłuchać siebie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy. Polecamy państwu album Kinwa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę państwa, gościem w kulturalnych.pl jest Ostap Sływiński, tłumacz, poeta, eseista, znawca literatury, a także wykładowca historii literatury Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry, Ostap. Bardzo się cieszę, że jesteś naszym gościem w kulturalnych.pl. Witam, dzień dobry. Ostap, gdzie cię zastałem? No jestem we Lwowie, w mieście, w którym mieszkam, w którym się urodziłem. Cały czas jestem tutaj w ciągu już ostatnich kilkunastu miesięcy prawie z tego miasta nie wyjeżdżam. Jaki to jest czas dla poety? To jest czas, w którym w ogóle powstaje pytanie bardzo poważne. Co to znaczy, że jesteś poetą, czy pisarzem, czy w ogóle twórcą?
Zdaje mi się czasami, że to jest czas, który odbiera słowa, w tym sensie, że słowa przychodzą z zewnątrz, a wewnętrznie człowiek czuje się pusty często. To, co było wcześniej, staje się nieaktualne. Natomiast aktualizują się jakieś takie rzeczy, z którymi nigdy się nie miało wcześniej do czynienia. I to także dotyczy słów, terminów, pojęć, które przychodzą często z jakiegoś obcego doświadczenia albo z jakiejś głębokiej historii na przykład. Mamy teraz taką sytuację, w której często używamy słów, które znamy z na przykład historii II wojny światowej, jak na przykład Gauleiter, tak? Kto by mógł pomyśleć, że takie słowo może nam się w pewnym momencie stać potrzebne, ale teraz używamy tego, określając tych właśnie jakby zwierzchników władz okupacyjnych tak zwanych. Skąd się wziął pomysł na słownik wojny? To wynik twojego słuchania? Co to za historie? Co to za opowieści? Kto je opowiada? Gdy zacząłem pracować jako wolontariusz, najpierw na dworcu kolejowym we Lwowie, to było miejsce, w którym doświadczyłem czegoś w rodzaju jakiegoś przełomu wewnętrznego, bo to, co tam widziałem, bardzo mi przypominało to, co sobie wyobrażamy na temat końca świata, jakiejś apokalipsy, gdy wszystko zanurza się w totalnym chaosie. I w sytuacji tej takiej bezsilności pewnej wobec tej rzeczywistości zacząłem słuchać. Te historie często były tak przerażające, że postanowiłem, że ja będę to nie tylko nie nagrywał czy notował, bo nie było takiej możliwości fizycznej bardzo często. No i w ogóle to by wyglądało bardzo jakby nie na miejscu. I wtedy postaram się to wszystko zapamiętywać. Okazało się, że mam lepszą pamięć niż dotąd myślałem. I zapamiętałem sporo tych historii, z których później wybrałem takie fragmenty, które były bardzo niezwykłe, które się nie powtarzały. I później z tego powstały pierwsze teksty Słownika Wojny. Czy to prawda, że w Słowniku Wojny nie ma słowa pokój? Czy pojawiły się jakieś słowa tabu? Jeden z moich rozmówców, a ja często właśnie o języku rozmawiałem z moimi rozmówcami, bo mnie to bardzo interesowało i tak ich troszkę w tę stronę też kierowałem, tych jakby refleksji na temat tego, jak mówimy, jak rozmawiamy o wojnie, jak opowiadamy o wojnie. I powiedział, że pojawiły się nowe słowa, tabu, jakieś takie idiomy tabu też, które są osadzone, większość z nich korzystając z takiej metaforyki militarnej, która kiedyś była, wyglądała nam dość niewinnie, bo to się działo zawsze gdzie indziej, z kimś innym. I teraz, kiedy to się stało taką bolesną częścią naszego doświadczenia, już to już nie działa jako metafora. Na przykład bomba jako metafora zupełnie jest niemożliwa do użycia. Bomba się stała tak konkretną częścią naszego doświadczenia, że powiedzieć o czymś, że coś jest tak fajne, super, wspaniałe, bomba, jest zupełnie, zupełnie nie comme il faut. Tak się już po prostu nie mówi. Pytałeś na początku o słowo pokój. To słowo rzeczywiście nie pojawia się w słowniku wojny ani jako hasło, ani właściwie chyba żaden z moich rozmówców w ogóle nie użył tego słowa. I świetnie rozumiem dlaczego, bo to słowo się stało elementem tego języka hybrytycznego rosyjskiej propagandy. To właśnie takie orwellowskie użycie słowa ze znakiem minus, tak, z ujemnym znaczeniem. Gdy się mówi z tamtej strony o pokoju, to znaczy, że pokoju nie będzie. Niedawno był ten świąteczny rozejm tak zwany. Tak. Pokój jest takim koniem trojańskim, który wygląda uspokajająco, ale jest w środku pełen agresji, pełen tych właśnie uzbrojonych żołnierzy. To samo dotyczy słowa braterstwo, które od dawna już nie ma dobrej opinii w naszej części świata.
Pojawił się twój zbiór poezji Adam w dwóch językach, ukraińskim i w cudownym polskim tłumaczeniu Bohdana Zadury. Cała książka od pierwszego do ostatniego wersetu. To poezje z lat dawniejszych. Czy dziś nabierają innych, nowych znaczeń? Jak napisałeś sam, to starożytne teksty napisane w dość spokojnych czasach, kiedy wojny toczyły się gdzieś indziej. Te teksty sprzed wojny. Teraz, gdy wracam do tych tekstów, widzę, że jest tam pewne przeczucie. Nie chcę tutaj pozować na jakiegoś wieszcza. Dość pragmatyczny mam stosunek do tego. Po prostu wojny trwały cały czas. I w tym tomie też jest kilka wierszy jakby odwołujących się do doświadczeń wojennych. Niektóre bardzo pasujące do tej sytuacji, w której akurat się znajdujemy. Skoro o książkach mowa, to ruszyła aukcja na rzecz sił zbrojnych. Zbieracie między innymi na generatory. A sprzedajecie książki? Każdy może coś zaproponować? To jest taka inicjatywa Lwowskiego Forum Wydawców, najstarszych w Ukrainie targów książki we Lwowie. Pomysł polega na tym, że wystawiamy jako oferty na te aukcje różne książki. To niekoniecznie muszą być jakieś rzadkości bibliograficzne, czy książki jakieś szczególnie drogie, czy jakieś eksponaty muzealne, czy coś takiego. No, książki, które mają jakąś swoją indywidualność. Poprosiłem o podpisanie ukraińskich przekładów swoich powieści Olgę Tokarczuk, także poetów łotewskich, których tłumaczyłem. Zwracamy się też do innych ukraińskich tłumaczy, którzy mają kontakt ze swoimi autorami, żeby prosili tych autorów o podpisanie tych książek. No a dalej to wszystko wygląda jak aukcja, z której wszystkie uzyskane pieniądze pójdą na dwa cele. To jest wspieranie obrony terytorialnej na wschodzie oraz na potrzeby humanitarne terenów deokupowanych w obwodzie chersońskim i obwodzie charkowskim. Jak nasi widzowie mogą się przyłączyć do tej inicjatywy? Wejść na stronę Lwowskiego Forum Wydawców, Lviv Publishers Forum na Facebooku i napisać prywatną wiadomość z taką propozycją swojej książki. Książka wykona bardzo dobrą sprawę. Na stronie facebookowej Forum Wydawców można śledzić, jak to wygląda, czytać wszystkie komentarze i tak dalej. Ostap, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Czekamy na twoje tłumaczenia, wiersze, na słowo i na pokój. Sława Ukrainie. Herojom sława. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My już jesteśmy na wystawie Lapidarne Piękno Kulisiewicz, a ze mną dr Janusz Janowski, dyrektor Zachęty, kurator wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry pani i dzień dobry widzom. Tadeusz Kulisiewicz należy niewątpliwie do jednych z najważniejszych artystów XX wieku i za życia był bardzo doceniony zarówno przez krytyków sztuki, jak i przez publiczność. Miał ogromną liczbę wystaw i w kraju, i za granicą, no niemalże na wszystkich kontynentach, zdobywał najwspanialsze nagrody, a jednak od momentu jego śmierci w 1988 roku pamięć o jego dziełach z powszechnej świadomości systematycznie znikała. Zachęta upomina się o Tadeusza Kulisiewicza ogromną wystawą. Tu możemy zobaczyć 500 000 dzieł i chyba po raz pierwszy w historii polskiej sztuki te dzieła możemy zobaczyć w jednym miejscu razem. Na pewno tak. I to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście artysta był prezentowany. Był prezentowany także w Zachęcie przed laty, ale tak wielkiej, spektakularnej prezentacji jego dorobku nigdy nie było. Tej wielkiej, spektakularnej wystawie towarzyszy wielki, spektakularny album. Oto i on. I rzeczywiście trzeba przyznać, że
czuć sztukę w ciężarze i w zawartości. Przepiękna okładka. Album jest komplementarny wobec wystawy, więc bycie na wystawie i posiadanie tego albumu zabezpiecza pełną wiedzę o Tadeuszu Kuldzisiewiczu. Prezentację dorobku artystycznego Tadeusza Kuldzisiewicza rozpoczyna pan cyklem Szlembark. Co to było za miejsce dla artysty? Bardzo szczególne rzeczywiście. Nieustannie tam jeździł, czerpał inspiracje z tego miejsca. Ta wioska pełna prostych ludzi, zwykłych czynności. To wszystko znajdziemy w pracach Kuldzisiewicza. Zredagowany zresztą w sposób bardzo piękny i szczególny. Zwykle ten element taki opisowy, dotyczący jakby uzupełnienia tego, co na pierwszym planie, zwykle jakaś postać, jakiś portret starszej kobiety, jakiegoś świątkarza. Za ich plecami widzimy zwykle ilustrację, która jest jednocześnie pewnym opisem świata, w którym żyją ci ludzie. Takie podstawowe, nadrzędne elementy ich życia. Także tego duchowego, ale też tego związanego z pracą, codziennością. Obok także suchoryty, a więc również jedne z pierwszych profesjonalnych, jeśli mogę tak powiedzieć, prac artysty. Tak, jednocześnie pokazujący pewien przełom w jego twórczości. Artysta bowiem w czasie Powstania Warszawskiego stracił wszystkie swoje klocki drewniane, czyli pierwomatrycę prac graficznych. Przygotowanie, każdy artysta o tym wie, klocków drzewotniczych jest bardzo skomplikowane. To bardzo wyrafinowana technika. Wymaga ogromnych umiejętności, no i też bardzo dużo pracy. I to wszystko w ciągu, można powiedzieć, umownie chwili zniknęło. I Kuldzisiewicz od tego momentu porzuca tak wyrafinowane, złożone techniki i stara się zwrócić w kierunku technik tak zwanych bezpośrednich bardzo. I suchoryt jest taką techniką. Polega na tym, że zwykłym rylcem, to może być dowolne ostre narzędzie, ryje się linearny wzór na płycie bezpośrednio, po czym pokrywa się farbą, ściera i odbija. Więc jest to bardzo naturalna, taka bardzo prosta technika. Przypomina bardzo rysunek. Wiele prac, które tutaj zobaczymy, poświęconych jest Warszawie, a właściwie też obrazowi wojny i zniszczeń, a więc ran, jakie wojna w artyście zostawiła. Tak, to bardzo piękny i właściwie wzruszający cykl prac. Stara się po prostu sportretować tą przerażająco zniszczoną, spaloną Warszawę. Mówił w ten sposób. W całej mojej twórczości zawsze mi chodziło o człowieka i jego otoczenie. Czy były to przedwojenne cykle drzeworytów, o ludziach gór, czy rysunki z moich podróży, czy przepiękny, urzekający teatr Brechta, zawsze widziałem człowieka. I na tej wystawie, tuż nawet obok nas, można zobaczyć, że temu człowiekowi Kuldzisiewicz przygląda się niezwykle uważnie i te właśnie bardzo proste, jakbyśmy powiedzieli, lapidarne portrety potrafią wyrażać wielkie emocje. Widać to mistrzostwo, ten niezwykły kunszt, jaki wypracował Kuldzisiewicz, widać zwłaszcza, kiedy porównuje się jego rysunki, takie właśnie lapidarne, syntetyczne,
z rysunkami wielkich mistrzów XX wieku, na przykład Amadeo Modiglianiego czy Matisse'a. I porównując z tymi przecież gigantami sztuki europejskiej, dostrzega się, o ile głębiej w rysunek uszedł Tadeusz Kulisiewicz i o ile więcej uzyskał możliwości wyrazowych, korzystając tylko właśnie z tak syntetycznego elementu binarnego. Na tej wystawie udało nam się przedstawić dwa rysunki Henri Matisse'a, wielkiego mistrza XX wieku, wielkiego malarza, też wspaniałego rysownika, choć moim zdaniem nie tak wybitnego jak Kulisiewicz. I co ciekawe, również nasz genialny historyk sztuki Jan Białostocki właśnie takie zdanie wyrażał. I zamieściliśmy tutaj na wystawie cytat z tekstu wspaniałego zresztą poświęconego twórczości Kulisiewicza Jana Białostockiego, który zwraca uwagę właśnie na to porównanie i podkreśla, że rysunki Kulisiewicza, portrety Kulisiewicza są artystycznie wybitniejsze, posiadają tą głębię, także psychologiczną, której nie posiadają właśnie rysunki Matisse'a. Także powinniśmy cieszyć się i mieć świadomość, że w naszej historii sztuki w XX wieku tworzył tak genialny i wyjątkowy artysta. To jest artysta, który stworzył swój osobliwy styl, oryginalny, który jest na pierwszy rzut oka rozpoznawalny dla wszystkich, którzy interesują się sztuką. W związku z tym musimy przyznać i uznać, że mamy do czynienia z artystą genialnym. Do kiedy możemy oglądać tę wystawę? Wystawę możemy oglądać do 5 marca, więc wszystkich zachęcam, żeby zdążyli ją zobaczyć, bo warto uzupełnić swoją wiedzę, ale także swój zachwyt twórczością Tadeusza Kulisiewicza. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. My już teraz zapraszamy Państwa do kin na film doceniony m.in. na festiwalach w Wenecji, Cottbus czy Gdyni. To pełnometrażowy debiut fabularny Damiana Kocura pod tytułem Chleb i sól. A ty co, na stałe tu zostajesz? Nie, jednak na stałe. Wiesz, na wakacje przyjechałem. Na wakacje? A, to elegancko. Ty, a to piano co jest na chacie, nie? No. W jakim ono jest, to nie jest nastrojone? Nie. Z nami Damian Kocur. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Twój film to opowieść o chłopaku, który tuż przed wyjazdem na studia za granicą przyjeżdża na wakacje do rodzinnego miasteczka i oglądając film kilkukrotnie miałam takie myśli, czy to jest fabuła, czy może jednak dokument, bo i sposób prowadzenia kamery i czas upływający daje niesamowite wrażenie takiej uważnej obserwacji i takiej bliskości z bohaterami. Twój główny bohater Tymo to Tymoteusz Bies, jeden z najlepszych współczesnych pianistów młodego pokolenia. Jego brata gra jego prawdziwy brat Jacek Bies. I zastanawiam się, skąd pomysł, żeby zatrudnić nieaktorskie rodzeństwo, żeby właśnie przez tych braci opowiedzieć tę historię. Wydaje mi się, że na tle kina polskiego to faktycznie może wydawać się dosyć ekstrawaganckie. Ta metoda, czyli proces aktora nieprofesjonalnym. Natomiast dla mnie to nie jest nic nowego, bo ja takich filmów zrobiłem już kilka, krótkometrażowych co prawda, więc one może nie miały takiej recepcji jak pełnometrażowy film, bo nie były pokazywane w kinach, nie były dystrybuowane. Natomiast braci znam od dziecka, pisząc ten tekst myślałem o nich też. Więc to było jakby połączenie pewnych takich historii fikcyjnej z zaangażowaniem takich dokumentalnych postaci. Ale nie jest to dokument, jest to film fabularny. Ta historia jest napisana od początku do końca. Rzeczywiście jest tak, że ta praca z aktorami nieprofesjonalnymi staje się twoim logo artystycznym. Co ciebie w tego rodzaju relacji reżyser-aktor interesuje? No, ja przede wszystkim mam dużą potrzebę eksperymentu i doświadczenia czegoś nowego w czasie zdjęć. Mnie nie interesuje fotografowanie tekstu, fotografowanie scenariusza.
tylko interesuje mnie sytuacja, która może mnie zaskoczyć, której nie jestem w stanie przewidzieć. No więc praca z aktorem nieprofesjonalnym daje takie okazje do takich zaskoczeń. No i myślę, że to jest główny powód, ale też pewien rodzaj takiej wiarygodności tych postaci, nie? Że my nie kojarzymy tych twarzy, nie rozpoznajemy w nich twarzy aktorów znanych lub mniej znanych, tylko są to jakieś postacie, które równie dobrze możemy spotkać na ulicy, albo są to osoby, które znamy z naszego życia i wydaje mi się, że realizacja filmu z takimi ludźmi no, też uwiarygadnia tą historię. Tymo przyjeżdża na wakacje do swojego miejsca rodzinnego, jest to jakieś miasteczko w Polsce, blokowisko. I to, co bardzo czuć i widać w tym bohaterze, że on coraz bardziej czuje się oddzielny. Że on często nie czuje wspólnoty z tym miejscem, czy do końca z tymi postaciami. I to jest właściwie uniwersalna historia. Ona mogłaby się wydarzyć wszędzie. Co ciebie akurat interesuje w małomiasteczkowej Polsce? Czy to w ogóle miało znaczenie? To miało znaczenie o tyle, że to jest moje doświadczenie jakieś, bo ja pochodzę z takiego miasta, chyba nawet mniejszego niż to, w którym realizowaliśmy film. I to faktycznie nie ma znaczenia, jakie to jest miasto, bo tych doświadczeń ludzi, którzy wyjeżdżają do większego miasta na studia choćby i po powrocie już zawsze będą obcymi. Pytanie, czy oni podejmują decyzję o tym, żeby tam zostać, czy jest to tylko tranzyt. No, w przypadku mojego bohatera to jest tylko miejsce tranzytowe. On w tym miejscu nie chce za długo być, ale w jakiś sposób ta sytuacja i ten planowany wyjazd na studia do Niemiec no, powodują, że to miasteczko w te wakacje jest takim miejscem, w którym on trochę musi jednak poprzebywać. Czy on się czuje obcy? No pewnie się czuje obcy, ale nie do końca, no bo też jednak wychowywał się z tymi ludźmi, więc no jedną nogą jest jeszcze tam. No i to jest dokładnie to, co ja przeżywałem te wiele lat temu już, bo to jest jakby film o ludziach, którzy mają 20 lat, powiedzmy. Dostawałem też takie głosy od ludzi, którzy oglądali ten film, że bardzo się rozpoznają jakby swoje doświadczenie właśnie powrotu do swojego małego miasta. Przy czym też chciałem powiedzieć, że uważam, że obraz polskiej prowincji właśnie, czy to jest wieś, czy małe miasto, jest w polskim kinie wypaczony, jest krzywdzący dla ludzi, którzy pochodzą z tych miast albo którzy dalej w tych miastach i miasteczkach żyją, bo jest oparty na pewnych stereotypach, uproszczeniach. To, co się najczęściej przypisuje tym ludziom, to jest pewien rodzaj takiego, powiedziałbym, zacofania jakiegoś, nie? Czyli jakiejś ksenofobii, która z tego wynika, jakiegoś rasizmu i tak dalej. U mnie w filmie oczywiście te elementy występują i to, o tym jest film. Ale wydaje mi się, że ja tych ludzi też jakoś staram się zrozumieć i to nie jest film, który ich ocenia w sposób taki bezpośredni, nie? To jest film też, który pokazuje, że oni mają jakieś powody, dla których tacy są i nie mają wpływu czasami na te rzeczy, że to są rzeczy, które się transferują generacyjnie i tak dalej. Twój film już został doceniony na kilku festiwalach, Wenecja, Gdynia, Kair, Kotbus, Antalya. Jestem ciekawa, jak wrażenia braci Biesów, bo to jest, rozumiem, ich pierwsze tego typu doświadczenie. Dla chłopaków to na pewno jest super nowe doświadczenie, bo ja już jednak ze swoimi krótkimi filmami zjeździłem kawał świata, więc nie byłem na tego rodzaju festiwalach dużych, międzynarodowych, klasy A jak Wenecja. No ale dla chłopców to był szczególnie jakby duży skok, wydaje mi się. Przy czym Tymoteusz no, jednak gra koncerty. I przypomnijmy, no był uczestnikiem chociażby konkursu Chopinowskiego. Tak, wygrał konkurs Szymanowskiego międzynarodowy kilka lat temu i to był chyba jego największy sukces taki pianistyczny, ale jednak mimo wszystko dla chłopaków to jest jakieś nowe doświadczenie, ale chyba fajne, bo jakoś tak z chęcią w tym uczestniczą. Mhm. Natomiast no, jakby uznanie na tych festiwalach, bo my praktycznie z każdego festiwalu, na którym jesteśmy, przyjeżdżamy z jakąś nagrodą. No jest o tyle dla mnie zaskakujące, że to jest po pierwsze bardzo skromny film, bo to jest film o niewielkim budżecie. To jest ułamek tego budżetu, za który się zwykle robi filmy. To jest film bardzo prosty, oferujący bardzo prostymi środkami, bardzo lokalny, a mimo wszystko w ogóle coś takiego się w nim przenosi, że są w stanie go docenić członkowie jury no, z przeróżnych krajów, z różnych kręgów kulturowych, więc że to jest dla mnie budujące, że ten język kina jest też taki uniwersalny. Zapraszamy wszystkich Państwa, polecamy Chleb i sól w kinach. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. A już teraz Adam Malecki o snach naszej ulubionej wiolonczelistki. Dobrawy Czocher. Thank you.
Jest z nami Dobrawa Czocher, polska wiolonczelistka i kompozytorka, która koncertuje, podróżuje, wciąż jest w trasie, więc tym bardziej cieszymy się, że jest dzisiaj z nami w kulturalnych.pl. Dobrawo, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, jest mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Dobrawo, spotykamy się przy okazji Twojego debiutanckiego albumu, mowa o Dreamscapes. Powiedz, jaką muzyczną podróż zabierasz słuchaczy i czym są te pejzaże ze snu? No więc tak jak wspomniałeś, jest to mój debiutancki album, chociaż niektórzy z Państwa możliwe, że mnie kojarzą i to głównie z gry w duecie z Hanią Raniszewską, więc to ogólnie nie jest moja debiutancka płyta, ale solowa owszem, ponieważ tutaj na tym albumie będziecie Państwo mogli usłyszeć już tylko i wyłącznie wiolonczele. Tak, płyta nazywa się Dreamscapes. Bardzo lubię i bardzo pociąga mnie w twórczości i w komponowaniu muzyki coś takiego, co bardzo ciężko opisać słowami. Jakieś takie wrażenia, emocje czy w ogóle doświadczenia, które gdzieś tam wymykają się spod rozumienia ich. I myślę, że takim tematem są właśnie sny. I ta płyta to jest właśnie taka podróż przez sen, przez sny. To jest podróż przez jakąś taką materię pomiędzy. Ale oczywiście też myśląc o snach, myślałam o podświadomości i o tym temacie, który dla mnie jest niezwykle fascynujący i tak bardzo nieodgadniony. I jak widzicie Państwo, też inspiruje mnie do tworzenia. Mogę Państwu zagwarantować, że po przesłuchaniu tej płyty wprowadzą się Państwo w stan ukojenia, więc zamiast medytacji można spokojnie włączyć właśnie tę płytę. Twoja droga muzyczna i artystyczna rozpoczęła się właśnie od edukacji muzycznej, kiedy już jako siedmiolatka rozpoczęłaś naukę gry na wiolonczeli. Malutka Dobrawa musiała ten ciężki instrument za sobą ciągnąć. No i właśnie, jak to zmierzenie się z komponowaniem trochę tak chyba z samą sobą wpłynęło na ciebie? Jak się w tym czułaś? To w ogóle się wydarzyło podczas pandemii, kiedy byliśmy w takim najtwardszym lockdownie. I ja pierwszy raz, chyba odkąd pamiętam, miałam taki moment, że na horyzoncie nie było żadnego koncertu. I wtedy to właśnie zadałam sobie pytanie, kurczę, no mam czas, jak ja go chcę wykorzystać, czego ja chcę? No i odpowiedź była jasna, usiadłam do wiolonczeli i zaczęłam tworzyć. To uczucie było niesamowite, było tak naprawdę tak jakbym wracała do domu, tak jakbym wracała do siebie. Coś, co chyba zawsze we mnie gdzieś tam bardzo głęboko drzemało, nareszcie mogło wyjść na zewnątrz. Bardzo się cieszymy, że udało Ci się to sobie odkryć. Zawsze, gdziekolwiek byśmy nie byli, za czymś tęsknimy. To Twoje słowa. Ta muzyka... Naprawdę? Ojej! Tak. Zapisz sobie w złotych myślach. No, pasuje do mnie, ale nie pamiętam, gdzie to powiedziałam. Też Ci tego nie przytoczę, ale to Twoje słowa. Ta muzyka to też jest wyraz pewnej tęsknoty za czymś. Na pewno... Być może właśnie za czymś, czego czasem nie potrafię nazwać, ale też myślę, że ja komponując też szukam jakichś pięknych odczuć, pięknych wrażeń i takimi też chciałabym się dzielić za pomocą tych dźwięków z innymi, więc może powiedzmy, że to jest jakieś takie moje poszukiwanie piękna też i tęsknota za pięknym, dobrym życiem i światem. Skoro język muzyki jest Ci najbliższy, to co chciałabyś przekazać przez swoją muzykę? Chciałabym zaprosić do takiego momentu odcięcia się od chaosu i pośpiechu, który jest na zewnątrz. I chyba najpiękniejszym prezentem dla mnie by było usłyszeć, że ktoś wsłuchał się w siebie za pomocą tej muzyki na przykład. Że zadał sobie może parę pytań, albo że ta muzyka pozwoliła właśnie się odciąć od czegoś, co jest hałaśliwe i stresogenne. Też na pewno chciałabym
podzielić się właśnie jakimś pięknym uczuciem, jakąś głęboką emocją. I też Kieślowski, którego też bardzo uwielbiam, powiedział kiedyś, że to, czego on pragnie, to aby ludzie odnaleźli cząstkę siebie w jego twórczości. Ja podpisuję się pod tym bardzo. W takim razie zapraszamy do słuchania tej muzyki, zapraszamy do Krainy Snów, do Brawy i Dreamscapes, to jest ta płyta, a koncerty, no bo przecież bardzo dużo koncertujesz, teraz cieszysz się, że jesteś w Tczewie, ale niedługo wyruszysz w trasę i gdzie będziecie? Pamiętaj, że widzowie telewizji Polonia są na całym świecie, także możemy zapraszać wszystkich i wszędzie. Za parę dni będę w Belgii, w Leuven, w miejscowości takiej też troszkę mniejszej pod Brukselą, także serdecznie zapraszam. Przede mną jeszcze będzie występować wspaniała artystka z Islandii, też wiolonczelistka, także połączymy siły wiolonczelowe i to będzie taki dzielony koncert. A już pod koniec lutego i pierwsze dwa tygodnie marca jadę w taką prawdziwą, intensywną trasę koncertową po Europie. I tych państw będzie sporo, więc tak naprawdę najchętniej odniosłabym Państwa do mojej strony internetowej www.dobrawaczocher.com. Tam jest zakładka koncerty i one wszystkie są dokładnie opisane. To jest trasa po Europie, więc na pewno będą Niemcy, Holandia, Austria. Będzie też Polska, chociaż od razu właśnie uprzedzę, że tych dat polskich będzie troszkę więcej. Cały czas nad tym pracujemy i na pewno będę informować zarówno na swojej stronie internetowej, jak też na swoich mediach społecznościowych. Bardzo nas to wszystko cieszy. Dobrawo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Czekamy na Twoją muzykę. Cieszymy się Twoją muzyką, więc ruszaj w trasę i ciesz nas wszystkich na całym świecie tym, co robisz. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj w kulturalnych.pl to wszystko, a na zakończenie Dobrawa Czocher we wspólnym projekcie z Hanią Rani pod tytułem Inner Symphonies. Polecamy te artystki i solo, i w duecie. Kłaniamy się, do zobaczenia za tydzień.